Właśnie podpisaliśmy umowę o współpracy z Centrum Innowacji Erasmus Plus Hub Opole wspólnie z Uniwersytetem Opolskim. Bardzo ważna, bardzo cenna inicjatywa. Najważniejsze jest to, że robimy to właśnie w centrum. W Centrum Nauka Biznes w murach Politechniki Opolskiej, gdzie Politechnika Opolska jest miejscem, w którym mają się spotykać i spotykają się różne środowiska, różne organizacje. Stąd też chcemy współpracować i współpracujemy z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem, jesteśmy otwarci na współpracę z samorządowcami czy z innymi uczelniami. Dlatego też ta inicjatywa, która mówimy o Erasmus+, która jest taką inicjatywą utożsamiana przede wszystkim z mobilnością studentów, ale dzisiaj Erasmus+ to jest zupełnie coś innego, zupełnie inne możliwości, które na pewno wspólnie z Uniwersytetem dla Opola, dla Opolszczyzny będziemy wykorzystywać. Bardzo się cieszymy, że właśnie dziś otworzyliśmy nasz hub Erasmus IN. Jest to siódmy hub, który jest otwierany w Polsce, więc jesteśmy szczęśliwą siódemką. Ten hub będzie służył temu, abyśmy tworzyli ciekawe projekty, projekty, które rozwiną poziom naszej edukacji i pozwolą na wprowadzanie nowych rozwiązań dla studentów, dla naukowców, ale również we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Naszymi partnerami, którzy podpisali rekomendacje, potwierdzając, że będą chcieli z nami właśnie w tych projektach uczestniczyć, są OCRG, jest Urząd Miasta, jest również pan prezydent miasta, jest także Katowicka Strefa Specjalna Ekonomiczna, jak i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a zatem mamy silnych partnerów, z którymi będziemy też mogli te inicjatywy realizować i pisać, tworzyć projekty integrujące i uczelnie, i biznes. Tu tworzymy miejsce, w którym właściwie powinna być już tu inicjatywa oddolna i tutaj partnerzy różnego typu z różnych sektorów powinni chcieć się spotkać. Zresztą gdyby tej woli i zainteresowania nie było, to nie byłoby tego hubu, dlatego że my nie organizujemy tych hubów w każdym mieście wojewódzkim. Mamy ich dopiero 7. Nie dlatego, że nie mamy, że tak powiem, możliwości organizacyjnych, tylko dlatego, że organizujemy te huby tylko tam, gdzie już wcześniej wiemy, że środowisko lokalne czy regionalne po prostu ma taką potrzebę i chciałoby po prostu i ze sobą porozmawiać, i z nami, i jak najlepiej dopasować do ich pomysłu, jak komponent Erasmusa, który dobrze sfinansuje im to działanie.